Dobrze, jesteśmy w kolejnej drugiej części już tej naszej jakże żywiołowej debaty. Powiedziałem w poprzednim zwłaszcza odcinku. Poza kamerą. Poza kamerą, no właśnie, cholera, to jest właśnie ten problem, że zawsze poza kamerą tak bardziej zawsze, iskrzy. Tak to zawsze. Nakręćmy 3 godziny, wytniesz sobie te 10. No to jest rozwiązanie. Ukryte kamery są dobre. Albo tutaj, no pan sprawdzał wcześniej tutaj. Podsłuchy. Widzę, co się dzieje. Wracamy po tygodniu. I teraz przejdźmy do następnego tematu. Związki partnerskie już zostawmy na boku. Partnerom. Partnerom, partnerką, jakkolwiek inaczej. Parlament Europejski. Teraz bym chciał jedną rzecz taką troszeczkę absurdalną. Bo w Parlamencie Europejskim, nie wiem czy pani Krystyna wie, ostatnio chciano zrobić taką regulację, jeżeli dobrze mówię, że to tak się nazywa fachowo, pan jest prawnikiem, także pewnie mnie poprawi, jeżeli się mylę, że chciano wprowadzić w Polsce dla rolników, znaczy nie dla rolników, tylko dla ich krów, pieluchy, żeby one chodziły po prostu w pieluchach i żeby nie zanieczyszczać powietrza. Czy to jest absurd, jeden z unijnych absurdów? Znaczy, no chyba nie spotkamy osoby, która by stwierdziła coś przeciwnego. Wie pan, ja akurat tak się składa, że jestem z rodziny rolniczej od pokoleń właśnie. To do PSL pan powinien może być. No nie, no wie pan, PSL to jest najbardziej antychłopska partia w Polsce, najbardziej znienawidzona przez rolników, więc prawdziwy rolnik się trzyma daleko od PSL-u. PSL to jest partia urzędników takich lokalnych, nauczycieli lokalnych. A co pan myśli o pieluchach? Lekarzy lokalnych. O pieluchach dla krów? No, tak, tak. Chodzi o krowy. No wie pani, no tak powiedziałem, no ja trochę się... Dla niemowląt już się wszyscy przyzwyczaili. Zajmowałem też krowami między innymi w gospodarstwie rodziców. Bez pieluch. I wszystkim państwu daję uroczyste słowo honoru, że krowa bez pieluchy sobie poradzi. Krowa tak, ale może mam... Ja nie jestem a priori, rolnik nie też. Jestem ani za... Rolnik przeciw, też. A argument, że takie jest to tysiącleci, to nie jest argument, bo wiele nie? rzeczy było tysiącleci przeciwko, którym na szczęście wychodziły. Wie pani, ale rozwój w przeciwieństwie do postępu polega na tym, że bierzemy te rzeczy, które mają sens, a te, które nie mają sensu, a tak, są tylko nowe, a gdzie odrzucamy. Jest sens? To byśmy musieli samą Unię Europejską chyba wyrzucić. No wie pani, no dobrze, to, ale... Należy mi ciężko uzasadniać dalej, dlaczego krowa nie powinna... Na szczęście chyba się z tego wycofano, także jest przynajmniej tutaj postęp. Dobrze, kolejny temat. Pani Krystyna, bo we Francji François Hollande, bez D, zapamiętałem, traci poparcie i to niesamowicie, chociaż jest według pani wybrany nie dla człowiekiem tego, że postępowym, wspaniały, lewicowym. Przeciwko, i co przeciwko się dzieje? No właśnie, te podatki może go zabiły. Czyli tam też głosują przeciwko, tak, w Polsce, nie za? A w Polsce głosują tylko przeciwko, tak? W większości tak. No, głosuje się na mniejsze zło, na ogół jest wszędzie. Ale pani Krystyna ostatnio grała w filmie, prawda, który będzie... Już jest na ekranach. Jest na ekranach. Także polecamy. Ale to nie miało nic wspólnego z Hollandem. Nie miało nic wspólnego, ale chciałem się teraz właśnie odnieść do pana roli, do pana partii, roli w polityce. Bo jak tak sobie przeanalizowałem wasz program, to tam większość tak naprawdę jest na nie. To jest antyestablishmentowy, prawda? Establishmentowa partia. I właśnie teraz pytanie, bo był taki film No, był Yes Man, może wy powinniście zagrać No Man, prawda, w filmie, który się nie zgadza na nic, ale do czego pije? Tymochowicz, jeżeli to jest prawda, tworzy własną partię polityczną, podobno nową, podobno lewicową i podobno też taką antyestablishmentową. I ciekawe, bo wy jesteście anty w prawo, on będzie anty w lewo. Jak to będzie wyglądało na scenie politycznej? Z tego, co słyszałem, to on właśnie chce być anty wszystko w tym sensie, że to ma być partia, która nie klasyfikuje się po żadnej stronie. Ani lewica, ani prawica. I oni chcą się odciąć w ogóle od jakichkolwiek kwestii teologicznych, takich światopoglądowych. To ma ich podobno założenie w ogóle nie interesować. Moim zdaniem to jest niemożliwe, bo... Jaki program? Nie, gospodarczy, tak? Oni sobie wymyślili, że oni się skupią tylko na gospodarce. Tak. Ideologię odrzucają. Ideologii z światopoglądu zostawiają, bo mówią w ten sposób. Ilu członków, tyle światopoglądów, nas to nie interesuje, tak? Tylko, że to jest troszkę mrzonka, dlatego, że jeżeli, załóżmy, dojdą do władzy, będą w Sejmie, to będą uchwalali prawo, a prawie każde prawo no, rozstrzyga jakąś kwestię moralną, albo pośrednia czy bezpośrednia. Więc siłą rzeczy niestety jakąś pozycję na tym światopoglądzie trzeba zająć. Ja myślę, że tworzenie takiej iluzji, że nie jesteśmy światopoglądowi jest fikcją. No, to jest zwierzę, którego nie ma w przyrodzie. Tylko chcą to na razie ukryć. Może doszli do wniosku, że projekt Palika to nie wyszedł na tej zasadzie, że był za bardzo lewicowy, lewacki po prostu, tak? To nie wyszło i teraz chcą skorygować ten błąd, odciąć to, a zostawić potem trzon gospodarczy. Zobaczymy. Ja bym nawet powiedział, że Palikot nie był tak bardzo lewicowy, jakbyś chciał. Pani Krystyno, dlatego zapytałem o tą partię Tymochowicza, bo pani jest takim obserwatorem, można powiedzieć, politycznym, nie uwikłana w żadną partię polityczną. I właśnie, jak to wygląda z pani punktu widzenia? Czy
dzisiejsze partie polityczne mają jeszcze szansę sobie grać, ugrać, czy powinno właśnie coś powstać takiego anty, w ogóle wszystko, i czy to ma szansę się wybić? Myślę, że wszystko anty, po to, żeby być anty, nie ma za bardzo sensu. Ja nie znam dokładnie programów politycznych poszczególnych partii w Polsce, ale jestem jak najbardziej za demokracją. Wiem, co popieram, a czego nie popieram. Nie znoszę antysemityzmu. Tutaj siedzi monarchista, proszę uważać. Nie znoszę homofobii. No, pan może jest starszym człowiekiem, musi mieć jakieś stare poglądy. Ja mam wyłącznie staroświeckie, wręcz tak, przestarzałe. Tak, wyłącznie przestarzałe. Z tym ślubem przy księżycu zwłaszcza. Nie, to nie moja bajka, ale nikomu nie zabraniam. Nie chodzi o zabranianie, chodzi o udostępnienie możliwości. Okej. Okay. Dobrze, czyli nie powinno być takich anty. Chociaż w niektórych społeczeństwach one się bardzo ruszyło i monarchia jest, tak jak prezes Korwin-Mikke podkreśla, jeżeli się teraz nie mylę, w Luksemburgu. Miał na myśli Luksemburg. Tak, jedno z największych mocarstw. Tak. I tam jest monarchia, a nie demokracja. Może jest po prostu dobrze rządzone państwo. Tyle. No dobrze, teraz już ostatni temat chciałbym poruszyć, który też wywołuje w Polsce bardzo dużo emocji. Chodzi oczywiście o aborcję. Myślę, że tutaj też może zaiskrzyć, bo pani historię, prawda, znamy w tej kwestii, ale tutaj też siedzi zagorzały przeciwnik takich systemów. Jak to być powinno? Ale czy w sytuacji zagrożenia życia kobiety powinno się dokonywać aborcji? Czy kompletnie odrzucamy tę formę? Ja uważam, że nie, że to nie ma nic wspólnego z zagrożeniem życia kobiety. Po prostu według mnie, tak jak według 99% Francuzów, to prawo było przegłosowane już bardzo dawno przez Sejm na wniosek Simone Weil, która potem była ministrem zresztą. Po prostu każda kobieta jest panią swego brzucha, tak jak każdy mężczyzna, więc w zasadzie nie powinno się to wtrącać. Ważne jest, żeby ona chciała mieć dziecko w odpowiednim momencie z odpowiednim partnerem i to jest jej decyzja. Każda kobieta panią własnego brzucha. Tutaj, jak pani słusznie zauważyła, spuściłem głowę, ale z innego powodu troszeczkę, to już być może znowu też zaskoczy państwa. Ja uważam, że te rozmowy właściwie nie mają większego sensu. Oczywiście. Dlatego, że są dwie grupy. Jedna to jest taka, która tak ja uznaję, że człowiek jest od momentu poczęcia człowiekiem i to jest życie ludzkie i trzeba go dawać mu wszystkie prawa od samego początku, a druga po prostu nie uznaje tego za człowieka i tu jest po prostu przepaść, przez którą przeskoczyć się nie da. A mówię, większego sensu to nie ma. My uważamy, że to jest po prostu człowiek taki jak każdy inny. A na czym należy, się należy myśleć, dlatego że po prostu nie da się określić żadnego innego momentu tak naprawdę. No z punktu widzenia rozpoczęcia życia, jest życia. Komórka, później jest zygota, później się dzieli, po iluś miesiącach może być to wiabl, czyli może być zdolny do życia. No dobrze, ale to jest wszystko kwestia umowna, kiedy na przykład dziecko zaczyna bić serce i tak dalej, czy to jest ten moment, kiedy można, kiedy... Mówię, tego typu dyskusja nie ma żadnego sensu, bo będziemy zawsze po dwóch stronach przepaści. Zaraz coś natomiast powiem szczerze, no ja sądzę, że wie pani, żaden aborcjonista chyba nie chciałby jednak być tak po kawałku porozrywany, wrzucony do ubikacji, spuszczony do ścieku. I trzeba pamiętać o tym, że no wszystko... W Chinach niemowlaka spuścili właśnie kanał ściekowy. Trzeba o tym pamiętać, jak się mówi, prawda? Że ciekawe, czy ci, którzy wyznają aborcję, chcieliby być poddani aborcji. Myślę, że nikt się ich nie pyta, więc nie ma żadnych... Nie, myślę, że w ogóle się na tym nie zastanawiają. No i kończąc dzisiejszą rozmowę, mnie się wydaje, że po prostu takie osoby jak państwo, chociaż widzowie lubią zażarte rozmowy. Tutaj troszeczkę jest szyło, nie za bardzo, ale myślę, że więcej to było merytoryczności w tej rozmowie i rzeczywiście jakiegoś sensu, bo to chyba wynika z kultury niektórych ludzi, a nie jak politycy się żrą w mediach, za przeproszeniem. Panie Jacku, no pan nie chodzi w bransoletkach, także panu nie wręczę bransoletki firma Glow, która wyprodukowała specjalnie dla pani Krystyny. Ona płaci w bransoletkach. Dla pani Krystyny specjalnie skorzystała z okazji, że nagrywam, że będzie pani wręczyć coś takiego, także proszę od firmy Glow. No pani Jacku, pan nie chodzi w bransoletkach, także ja w ogóle tak mogę polecić tego dobry szpinacz tutaj w restauracji. A, to już także dziękuję bardzo państwu wam za rozmowę, bo fajnie, myślę, że widzowie w komentarzach opiszą wrażenia i przede wszystkim wypowiedzą się na temat tego PKW, co o tym sądzą. Państwowy kabaret wyborczy. O, no myślę, że tu się wszyscy zgodzimy, że tak mogłoby to się nazywać. Także dziękuję jeszcze raz bardzo za rozmowę i do następnego razu. Polecam. Polecam.